W pierwszej odsłonie to Marek miał więcej na sumieniu. Teraz Ula, jak ci się podoba taki obrót spraw? Bardzo mi się podoba taki obrót spraw. Słuchajcie, no jest dużo super materiału do grania, ale wiesz co, jak czytam scenariusze, w ogóle jak jeszcze słyszałem, że jest taki pomysł, to byłem pierwszą osobą, która mówi, musicie tak pisać, tak musi się zadziać, bo każdy podejrzewa Marka o same złe i najgorsze rzeczy. Znaczy najgorsze, no takie, co się czasem dzieją po prostu. Ale uważam, że jest to niezły zwrot akcji. Czy Marek wybaczy zdradę Uli? Myślisz, że mogę ci o tym powiedzieć? No mam nadzieję. Nie powiem ci. Marek to postać, która przeszła chyba największą metamorfozę w tym sezonie. Czy jest coś, za czym tęsknisz z tego dawnego Marka? Nie, no dawny Marek, to ten Marek sprzed 10 czy 12 lat, czy tęsknię, no fajnie sobie, znaczy bardzo miło się go wspomina, ale teraz to już jest zupełnie inny cały człowiek, nie? To już jest cała rodzina, to już jest zupełnie inny bagaż doświadczeń i tego, co tam sobie zebrali po czasie i stworzyli razem. Pamiętam tamtego człowieka, ale to już to nie jest ten sam Marek teraz. Czy zazdrościsz modnych garniturów Sobulkowi? Wiesz co, bardzo. I tęsknisz za tym Markiem z lekko wyżelowanym włosem i garniturkiem. Zdecydowanie tak! Jak twoje wrażenia po pracy na drugim planie? Jak podoba ci się to, co widzisz na ekranie? Czy oglądasz przede wszystkim te odcinki? Bardzo mi się podoba, wiesz. Obejrzałem wszystkie chyba pierwsze 50, potem już troszeczkę mniej, bo nie miałem na to czasu. No jestem bardzo mile zaskoczony. Bardzo mile. A co w tym odmienionym Marku podoba ci się najbardziej? Jego dojrzałość i to, że tak pięknie nie umie załatwiać najnormalniejszych spraw na świecie. Czasem go nie rozumiem, ale trzymam za niego kciuki. Właśnie, czy ty jako Filip masz czasem ochotę powiedzieć do Marka, weź chłopie, ogarnij się i z nią pogadaj? Słuchaj, no to jest taki bohater, no nie można mu go zmieniać na siłę. Miejmy nadzieję, że scenarzyści coś na to poradzą, ale gdyby już go odmienili w, nie wiem, 70 odcinku, no to nasi bohaterowie zbyt szybko by się dogadali.